którym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier oświadczyło, że stoi solidarnie przy Polsce i będzie sprzeciwiało się jakimkolwiek sankcjom, nakładaniu sankcji na Polskę, w tym samym dniu wyszło też oświadczenie Donalda Tuska. Wprost przeciwne. Oświadczenie, które atakowało Polskę za podejmowanie suwerennych decyzji. Ja powtarzam, ja miałem wiele uwag krytycznych co do trybu postępowania w Sejmie i tak dalej, w związku z tym wstrzymałem się od głosu. Nie głosowałem przeciw, bo to by było głosowanie przeciwko, no po, ja, po, co do zasady słusznym postulatom, ale wstrzymałem się, od głosu, bo nie podobało mi się... W ministerstwie nie jest absolutnie nic przesądzone. Te decyzje będą zależały od decyzji Rady Ministrów, od decyzji ministra finansów, ponieważ to mówimy o propozycji na 2018 rok. Pani premier Beata Szydło zawsze mówiła, że rodziny otrzymały wsparcie i myślimy tu w tej kolejności zaraz o emerytach, którzy mają niewysokie świadczenie. Na naszym kongresie ostatnio prezes Jarosław Kaczyński również mówił o tym, że to jest grupa, którą powinniśmy w sposób szczególny się interesować i ją wspierać, więc te nasze prace są oczywistą też odpowiedzią na to, co mówiliśmy w programie. 1 marca wzrosły kwoty najniższych świadczeń wypłacanych przez ZUS. Emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinne wyniosą 1000 zł brutto, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy 750 zł. Pakiet onkologiczny wprowadzony w 2015 roku nie poprawił sytuacji osób chorych na raka, wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Celem pakietu jest diagnozowanie choroby w jej najwcześniejszym stadium i wydawanie na tej podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, będącej przepustką do szybkiego podjęcia leczenia. Z raportu NIK-u wynika jednak, że mechanizm ten działał słabo. Jedynie 14% chorych leczonych w poradniach specjalistycznych i 29% w szpitalach zostało objętych procedurą leczenia. Jak zaznacza prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski, mimo iż pacjenci chorzy na nowotwór mieli możliwość korzystania z pełnego pakietu leczenia onkologicznego, to leczenie takie nie było dostępne wszędzie. Po pierwsze, nie wszystkie placówki onkologiczne podpisały umowy na wykonywanie badań i prowadzenie terapii w ramach pakietu. Dodatkowo, nie wszystkie placówki, które miały umowy, faktycznie je realizowały. I po trzecie, tylko niektóre lecznice zapewniały pacjentom dostęp do wszystkich niezbędnych urządzeń i badań w jednym miejscu. Przyjęty system rozliczeń zabiegów pakietowych nie zawsze był opłacalny dla szpitali. W wielu wypadkach korzystniejsze było przeprowadzenie i rozliczenie każdego zabiegu czy też badania osobno. Dlatego nie wszystkie placówki onkologiczne realizowały umowy na wykonywanie badań i prowadzenie terapii w ramach pakietu. Poprawę sytuacji zauważono w pierwszej połowie 2017 roku. Jak podaje jeden z dzienników, obecnie wydano około 520 tysięcy karty diagnostyki i leczenia onkologicznego i wykonano ponad 100 tysięcy diagnostyk wstępnych. Tegoroczna nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych wprowadziła możliwość wystawiania karty także przez specjalistów. Wcześniej mogli to robić jedynie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. W Polsce liczba zachorowań na raka kształtuje się na poziomie 159 tysięcy rocznie. Około 96 tysięcy osób z tego powodu umiera. Umowa pomiędzy Unią Europejską a Kanadą o przekazywaniu i przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera nie może wejść w życie w obecnej postaci. Niektóre z jej zapisów są sprzeczne z podstawowymi prawami Unii Europejskiej, orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Umowa stanęła pod znakiem zapytania już we wrześniu 2016 roku. Według Trybunału umowa Unia Europejska-Kanada jest zgodna z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności z prawem do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz z prawem do ochrony danych osobowych, ale tylko pod pewnymi warunkami. Chodzi m.in. o jasne sformułowanie kategorii danych PNR, a także o wyłączenie z umowy danych szczególnie chronionych, wymieniane enumeratywnie poważnych przestępstw, do których umowa miałaby mieć zastosowanie. Chodzi także o wskazanie organu odpowiedzialnego za przetwarzanie tych danych.
na północy Polski zachmurzenie duże i deszcz, na północnym wschodzie możliwe burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotny deszcz, możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 19-21 stopni na zachodzie i północy kraju do 22-23 stopni na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany południowy i południowo-zachodni. Jedynie na Pomorzu Północne w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 990 hektopaskalni ciśnienie będzie się wahać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat asy polskiego lotnictwa. Naszymi gośćmi będą panowie Ireneusz Oziębała, pilot, i Jerzy Makula, pilot, siedmiokrotny indywidualny mistrz świata w akrobacji szybowcowej. Początek spotkania na antenie Telewizji Trwam o godzinie 18.15. W Radiu Maryja o 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Czas rozliczeń. W polskich sądach orzeka wciąż około 700 sędziów, którzy wydawali wyroki jeszcze w stanie wojennym. Wielu z nich sprawuje funkcje kierownicze, informuje nasz dziennik. Zaniedbana lustracja. Lustracja sędziów to konieczność. To, że się tak nie stało po 1989 roku, powoduje określone konsekwencje. Na przykład niektórzy sędziowie ze skazą komunizmu wciąż są wykładowcami na wydziałach prawa. W naszym dzienniku rozmowa z historykiem Leszkiem Żebrowskim. Rosja w sidłach korupcji. 7 bilionów rubli. Tyle rozkrada się z zamówień państwowych. Dla porównania cały budżet to około 17 bilionów rubli. W Rosji trwają masowe protesty przeciwko korupcji. Kardynał Chląd do rolników o metodach propagandy antykościelnej. Środy z historią. Agenci Kremla w Stanach Zjednoczonych. Zachód przez wiele lat był bezbronny wobec działań sowieckiej agentury. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kto nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. Znamy tę prawdę. Dlatego Radio Maryja i dzieła przy nim powstały, a tu szczególnie Instytut Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II, współpracujący z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, w dalszym ciągu prowadzi akcję Ocalić od Zapomnienia. I prosimy o włączenie się w nią. Prosimy, by informować nas o tych, którzy pomagali ocalić Żydów mordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Wiemy, że nawet za szklankę wody czy kromkę chleba groziła śmierć. I uwaga, prosimy również tych, którzy wiedzą o nieznanych szerzej miejscach mordowania Polaków, Żydów czy ludzi innych narodowości, a może są świadkowie tych zbrodni. Prosimy o informowanie nas od poniedziałku do piątku na numer telefonu 56 610 81 64. Powtarzam, 56 610 81 64. Przyjmujemy tylko zidentyfikowane telefony, tak jak powiedziałem, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00. Dziękuję serdecznie za współpracę. Razem możemy uczynić wiele. Bóg zapłać. 11 minut po godzinie 13.00. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa. Zapraszam na aktualności dnia. Obudź się, Polsko, niech opadnie Państwa tła. Powstać z chorą Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz tam dara. Powstańcie z mocy, Bóg nas chyba. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz sztandar. Powstańcie z mądrzy, bunda wzywa. Mieć albo być, pytania dwa.
świecie, gdzie wszystko cenę ma. Spytają dzieci kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Kto sprzedał pamięć dawnych lat, na panewierkę wygnał w świat. I kto zatracił prawdę tą, tu jest ojczyzna, tu nasz dom. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych na sztandara. Powstańcie, dzwon Zygmunta wzywa. Na dzisiaj na godzinę 17 zaplanowana jest demonstracja środowisk narodowych pod budynkiem Komisji Europejskiej w Warszawie na ulicy Jasnej. Z nami jest pan prezes Ruchu Narodowego, poseł Robert Winnicki. Szczęść Boże, panie pośle. Szczęść Boże, kłaniam się ojcu i słuchaczom. Panie pośle, czego dotyczy ta manifestacja? No, zbiega się akurat ona dzisiaj z tym, co mówi Timmermans w Brukseli, ale pewnie nie tylko o to chodzi. Komisja Europejska i instytucje międzynarodowe już od dłuższego czasu wtrącają się w wewnętrzne sprawy Polski. No tak, ta manifestacja jest pod takim mocnym hasłem: Tusk, Timmermans, Soros, ręce precz od Polski. Ale uważamy, że sytuacja dojrzała do tego, żeby jasno i zdecydowanie się wypowiedzieć na ten temat. Rzeczywiście mamy do czynienia właściwie od jesieni 2015 roku z nieustannym naciskiem i pouczaniem Polski przez różne instytucje międzynarodowe. Instytucje związane zdecydowanie z opcją lewicowo-liberalną. Musimy mieć tego świadomość, że niestety Zachód Europy został w minionych 50 latach, w minionym półwieczu zdominowany pod właściwie każdym względem społecznym, politycznym, kulturowym przez różne formacje lewicowe, liberalne, przez taką doktrynę marksizmu kulturowego. I wszystko, co się dzieje w naszym regionie Europy, w Europie Środkowo-Wschodniej, co nie jest zgodne z tą poprawnością polityczną, jest piętnowane przez te lewicowo-liberalne elity unijne, ale też elity tamtych państw. No i mamy do czynienia w kontekście obecnego kryzysu w Polsce, no bo trzeba jasno powiedzieć, że cała ta sytuacja wokół reformy sądownictwa zaowocowała poważnym kryzysem politycznym w naszym kraju, że mamy do czynienia z bezprecedensowym naciskiem. No, w ubiegłym tygodniu pan Timmermans groził Polsce. Mieliśmy wypowiedzi innych komisarzy i rozważania na temat ewentualności nawet jakichś sankcji finansowych. Potem wreszcie mieliśmy skandaliczny list Donalda Tuska, oświadczenie w ubiegłym tygodniu, wprost ingerujące jego kolejne wypowiedzi w sytuację wewnętrzną Polski. Mamy wreszcie do czynienia z działaniami właściwie już otwartymi międzynarodowego spekulanta, finansisty, globalisty George'a Sorosa, który poprzez swoje potężne fundusze, poprzez fundacje, które również obecne są w Polsce, takie jak właśnie Batorego, nie wiem, Fundacja Otwarty Dialog, różne rzeczy, które on sponsoruje, przez te instytucje walczy o kształt życia publicznego w Polsce. I dlatego uważamy, że trzeba bardzo jasno wyartykułować taką myśl, że polskie spory rozwiązujemy w Polsce. I naprawdę nie życzymy sobie, żeby ktokolwiek dokonywał tutaj w naszym kraju ingerencji. Mamy za sobą półwiecze sowieckiej dominacji,
I nie życzymy sobie, żeby tak jak wcześniej komisarze ludowi, teraz komisarze unijni wyznaczali nam, jak w Polsce należy myśleć, jak w Polsce należy stanowić prawo, czy jaką kulturę budować. Stąd dzisiaj o 17 na ulicy Jasnej w Warszawie, przy ulicy Jasnej, spotykamy się pod siedzibą komisji, przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i będziemy manifestować nasze przywiązanie do suwerenności i sprzeciw wobec tych karygodnych, absolutnie karygodnych działań. Panie pośle, ale też gdyby politycy polscy, przykładowo Ryszard Petru, który pisał list z prośbą o bratnią pomoc, gdyby Grzegorz Schetyna wcześniej jeszcze nie jeździł ze słynnym bagażem i nie spacerował po ulicy, po salonach brukselskich, gdyby nie to ciągłe nawoływanie do obalania tak naprawdę wszystkiego, co robi dzisiaj rząd w Polsce za pomocą ulicy i zagranicy, no może by ten Timmermans nie był taki pewny siebie, gdyby polska klasa polityczna była wobec nacisków zewnętrznych zjednoczona. No tak, gdyby polska klasa polityczna pokazywała klasę albo jakiś elementarny patriotyzm czy lojalność wobec państwa. Tak, proszę ojca, to jest kolejny wątek. No, to jest kolejny wątek, który mówi nam o tym, że w momencie kryzysu politycznego ze zdwojoną siłą ujawiają się po prostu ludzie i ośrodki, które są piątą kolumną w Polsce, tak to trzeba określić. Piąta kolumna, która swoją lojalność, która swoją mentalną, polityczną i duchową ojczyznę i swoją mentalną, duchową, polityczną stolicę nie stuje w Warszawie, tylko stuje właśnie w Brukseli. I mamy na to dziesiątki dowodów, które wzmagają się właśnie w ostatnim czasie. No te karygodne wyczyny pana Ryszarda Petru, pana Grzegorza Schetyny, liderów tej liberalnej części opozycji, pamiętajmy chociażby o tym skandalicznym, absolutnie podłym liście, który wystosował Ryszard Schneff, były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym tygodniu. No to jest po prostu zdrada. To jest po prostu zdrada. Ja chciałem też powiedzieć, że my jako Ruch Narodowy nie we wszystkim popieramy Prawo i Sprawiedliwość. Jest bardzo wiele momentów, w którym spieramy się o to, jak powinien wyglądać kształt polskiego życia publicznego. Mamy też swoje krytyczne uwagi co do projektu reformy sądownictwa. Mamy swój projekt reformy sądownictwa. Niemniej jednak wyznajemy taką zasadę, że polskie spory rozwiązujemy w Polsce. No nie może być takiej sytuacji, gdzie otwarcie nawołuje się do ingerencji w naszą wewnętrzną życie publiczne i w stanowienie prawa. Stanowienie prawa jest jednym z podstawowych atrybutów suwerenności państwa. Jeśli dzisiaj pan Timmermans mówi, bo jesteśmy też po kolejnej rundzie obrad Komisji Europejskiej, pan Timmermans dzisiaj mówi, że Polska ma miesiąc na uporządkowanie tych spraw. No, mój Boże, ja odpowiadam, my odpowiadamy jako narodowcy. Pan Timmermans ma tydzień na to, żeby wycofać swój nos z polskich spraw. No, naprawdę. Ta sprawa reformy sądownictwa pokazuje, jak bardzo głębokie jest przeświadczenie władz Unii Europejskiej o tym, że mogą ingerować bardzo, bardzo daleko w życie wewnętrzne państw członkowskich. I chciałem powiedzieć, że nie tylko Polska jest tutaj na celowniku. Pamiętamy przecież jeszcze przed kilkunastu lat wybory w Austrii, które poszły nie po myśli eurokratów. I po tych wyborach mieliśmy atak na Austrię. Mieliśmy w ostatnich latach atak na Węgry. No i teraz rzeczywiście to jest krzepiące, że Węgrzy rzeczywiście i proszę zwrócić uwagę, jak bardzo symboliczne, w ubiegłym tygodniu, w tym samym dniu, w którym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier oświadczyło, że stoi solidarnie przy Polsce i będzie sprzeciwiało się jakimkolwiek sankcjom, nakładaniu sankcji na Polskę, w tym samym dniu wyszło też oświadczenie Donalda Tuska. Wprost przeciwne. Oświadczenie, które atakowało Polskę za podejmowanie suwerennych decyzji.
Ja powtarzam, ja ostatecznie w głosowaniu tym nad reformą sądownictwa miałem wiele uwag krytycznych co do trybu postępowania w Sejmie itd., itd., w związku z tym wstrzymałem się od głosu. Nie głosowałem przeciw, bo to by było głosowanie przeciwko, co do zasady słusznym postulatom, ale wstrzymałem się od głosu, bo nie podobało mi się, w jaki sposób to było procedowane. Ale to, co robi Tusk, to, co robi ta międzynarodówka kosmopolityczna, wymaga zdecydowanej reakcji. Donald Tusk też udzielił długiego wywiadu TVN24, w którym mówił, że na ulicę wyszło samo dobro. Czy pan, panie pośle, przypomina sobie, że kiedyś Donald Tusk określił tak choćby patriotów biorących udział w marszach niepodległości? Nie, proszę ojca, nie tylko, że nie określił tak patriotów biorących udział w Marszu Niepodległości, ale my mamy jako narodowcy swoje doświadczenie nie tylko z Marszów Niepodległości corocznych, czyli za Platformy Obywatelskiej co roku właściwie pacyfikowanych i próby rozbijania je przez policję tych Marszów Niepodległości, ale mamy też doświadczenie manifestacji stricte politycznych w 2014 roku, proszę ojca, po aferze taśmowej. Wyszliśmy wtedy na ulicę, wyprowadziliśmy ludzi na ulicę dzień po wybuchu afery taśmowej spod kancelarii premiera pod Sejm na Wiejskiej, w to samo miejsce, gdzie dzisiaj KOD, Platforma Nowoczesna i reszta tej całej ekipy protestuje i manifestuje. I proszę ojca, to były pokojowe manifestacje, zarówno w niedzielę po wybuchu afery taśmowej, jak i w poniedziałek. Proszę sobie wyobrazić, że pierwszego dnia pod Sejmem poszły w ruch pałki, gaz. Ja za tą manifestację miałem dwa procesy wytoczone, a drugiego dnia, kiedy szliśmy spod Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wtedy rządzonego przez Bartłomieja Sienkiewicza, niesławnego Bartłomieja Sienkiewicza, który bardzo politycznie pełnił swój urząd jako nadzorca m.in. policji. Kiedy szliśmy, to znowu nasza pokojowa manifestacja została zaatakowana przez policję, ewidentnie na polityczne zamówienie. No i szereg osób, m.in. ja, m.in. kolega Krzysztof Bosak, trafiliśmy po prostu na tak zwany dołek, czyli spędziliśmy w areszcie całą noc, bo próbowano nam wytoczyć sfingowane procesy 24-godzinne. Taka była rzeczywistość państwa polskiego i używania służb i policji za czasów Platformy Obywatelskiej. I to było właśnie za rządów Donalda Tuska. Donalda Tuska, który, przypomnijmy też, dzisiaj pełniąc rolę przewodniczącego Rady Europejskiej, która to rola politycznie, przepraszam, ale to jest po prostu nic innego jak bycie kamerdynerem u Angeli Merkel, ale pełni tą funkcję i on teraz, pełniąc tą funkcję, wykorzystując tą funkcję, będzie pouczał Polaków w sytuacji, kiedy kilka lat temu zrezygnował z funkcji premiera Polski dla kilkunastokrotnie lepiej płatnej posady w Brukseli. Jeśli ktoś dokonuje takiej wolty, to naprawdę powinien, jak to swego czasu powiedział Jacques Chirac, powinien skorzystać z okazji, żeby milczeć, żeby nie zabierać głosu i nie próbować ingerować we wewnętrzne sprawy Polski. Jest to wszystko, biorąc jako całość, naprawdę oburzające, naprawdę niepokojące i dlatego dzisiaj o 17 na ulicy Jasnej się zbieramy i apelujemy jako środowiska narodowe do wszystkich Polaków, patriotów, do wszystkich ludzi ceniących sobie suwerenność, żeby przy każdej takiej okazji po prostu jasno i zdecydowanie reagować. Mamy teraz do czynienia, jesteśmy w takim momencie, w którym w Unii Europejskiej następują pewne procesy, następują zmiany. Jeśli teraz nie będziemy bardzo jasno optować przy suwerenności, jeśli teraz nie będziemy bardzo jasno przeciwstawiać się dążeniom Brukseli do tego, by poszczególne państwa zmieniać w prowincje podległe brukselskiej centrali, to naprawdę obudzimy się za parę lat w bardzo nieciekawej sytuacji. Obudzimy się znowu na stulecie niepodległości, znowu z koniecznością walki o niepodległość, może nie tak jak 100 lat temu, ale też w bardzo radykalny sposób. Nie dopuśćmy do tego i dlatego
No, dzisiaj Ruch Narodowy i pozostałe środowiska narodowe spotykamy się na ulicy Jasnej w Warszawie. Panie pośle, jeszcze jedna sprawa w tym kontekście. Wydaje się, że bardzo aktywna na polu wtrącania się w polskie sprawy jest prasa niemiecka i coraz częściej niemieccy politycy, minister spraw zagranicznych, minister spraw wewnętrznych, ale też ciekawy przykład niemieckiej telewizji publicznej ZDF, która oświadczyła wczoraj, że wielokrotnie przepraszała w eksponowanym miejscu za użycie błędnego sformułowania polskie obozy i już nie zamierza za to przepraszać. To znaczy, innymi słowy, można by powiedzieć, będziemy to publikować, bo już wielokrotnie przecież za to przepraszaliśmy, ale ciekawe jest też uzasadnienie apelacyjne. Pisze, że od 2015 roku w Polsce władzy sprawuje konserwatywny rząd, który, tu cytat, funkcjonuje pod hasłem aktywnej polityki historycznej ukierunkowanej na ochronę dobrego imienia państwa polskiego i Polaków. I według ZDF polski rząd chce, by taka polityka była też realizowana przez sądy w Niemczech. W związku z tym można powiedzieć, że tak, że wielokrotnie przepraszali, przepraszać nie będą, publikować będą dalej o polskich obozach zagłady. No i co? No i dopóki w Polsce nie rządziła Zjednoczona Prawica, to takie wyroki, że oni mają za coś przepraszać, nie zapadały, a teraz zapadają, to znaczy, że to jest polska polityka historyczna, a nie fakty. No jest to proszę ojca, kuriozalne, ale też pokazuje, że instytucje państwa niemieckiego, w tym telewizja publiczna, no działają po prostu w nakreślonym przez polityków, nakreślonym przez władzę interesie państwa niemieckiego. I mamy tutaj oczywiście jasne starcie. Polityka historyczna jest dzisiaj, w dzisiejszym świecie, niezwykle istotna. Polityka historyczna jest narzędziem sprawowania polityki zagranicznej, zwłaszcza, że w odium II wojny światowej i wszystko, co jest związane z nazizmem, z zagładą poszczególnych narodów, w tym z Holokaustem Żydów, to wszystko jest cały czas przedmiotem niezwykle ożywionego takiego budowania lewicowo-liberalnej narracji w Europie. Miejmy tego świadomość, że jakby ta nazistowska pałka jest używana przez lewicę i liberałów, żeby pacyfikować wszystko, co jest w Europie narodowe, patriotyczne, chrześcijańskie, katolickie. Wszystko, co jest, podkreśla zdecydowaną tożsamość narodową, religijną, ba, nawet tożsamość płciową. I wszystko to jest do zbiorczego worka wrzucane nazistowskiego. Dlatego też polityka niemiecka tak bardzo teraz walczy o to, żeby ostatecznie to odium nazistowskie zdjąć, jednocześnie używając tej pałki wobec wszystkich niepokornych, tak? Czyli zupełne odwrócenie pomiędzy, zupełne odwrócenie akcentów. I oczywiście działalność niestety takich osób jak Donald Tusk, takich postaci właśnie jak Timmermans z Komisji Europejskiej wpisują się w tą narrację. No bo nagle się okazuje, że odpowiedzialność za II wojnę światową, za Holokaust to jacyś mitologiczni naziści, czy naziści to pewnie byli w Polsce, bo w Polsce są były obozy koncentracyjne, a my teraz budujemy nową, świetlaną, lewicowo-liberalną Europę. Przeciwko komu? No to właściwie przeciwko takim neonazistom, tak? Bo jeśli ktoś jest patriotą swojego kraju, narodowcem, konserwatystą, to właściwie to już jest prawie nazizm. Proszę zobaczyć, że taka właśnie operacja jest przeprowadzana, taka próba totalnego odwrócenia, zafałszowania rzeczywistości i temu musimy się jasno i zdecydowanie przeciwstawiać. I tutaj bym liczył na to, i tutaj jest pole, na przykład, żeby głos zabrał Donald Tusk. Tak, w imię wartości europejskich. Tutaj powinno być jasne stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej.
jasne stanowisko dotyczące tego, żeby napiętnować to, co w przeszłości Europy było złe, podłe i niegodziwe, żeby wskazać sprawców, żeby wskazać ofiary i żeby mówić nigdy więcej takich, takich rzeczy. I od tego byśmy oczekiwali, od kogoś, no jeśli ktoś jest w ogóle zwolennikiem istnienia takiego ciała, jak przewodniczący Rady Europejskiej, ja akurat jestem przeciwnikiem, ale oczekiwalibyśmy, że Donald Tusk, już pełniąc teraz taką funkcję, no będzie zabierał głos właśnie w takim duchu. Tak. A co robi Donald Tusk? No wpisuje się w niemiecką politykę skierowaną niestety przeciwko Polsce. Bo Niemcy, którzy byli nazistami, to byli beznarodowcy, taka jest narracja. Tak, natomiast, tak, tak. Natomiast dzieci nazistów już nie są nazistami, tylko są Niemcami. No tak, nie, no oczywiście, że jak gdyby dzieci nie dziedziczą, tak, o ile nie... Jasne, tak, tylko chodzi o narodowość, tak, prawda? Tak, że tak, tutaj chodzi, już chodzi, są Niemcy, a wcześniej Niemców chodzi, nie było. Oczywiście. No jest cała taka operacja przeprowadzana, no, którą my musimy bardzo mocno falsyfikować. Może już tak nieco humorystycznie, ale ostatnio spotkałem się z takim pomysłem, ktoś powiedział, skoro jest tyle kłamstw, tyle propagandy na temat chociażby Auschwitz, to może my po prostu powinniśmy spakować cały ten obóz, rozebrać, spakować cały ten obóz i wysłać do Niemców. Niech sobie Niemcy sami postawią na swoim terenie i wtedy będzie jasne, u kogo to jest, u kto to pobudował i czyja to jest odpowiedzialność. To już mówię, to już jest takie bardziej żartobliwe, ale oczywiście my musimy zdecydowanie na to reagować. No i właśnie, pytanie, gdzie są panowie Tusk, Timmermans w takich właśnie momentach, kiedy rzeczywiście dokonuje się potężna nieprawość związana z tym, co tak zaciekle zwalczają, czyli z faszyzmem, z nazizmem. No pytanie, gdzie oni wtedy są? Czyli dziś godzina 17, ulica Jasna. Ulica Jasna w Warszawie, tak jest, przed siedzibą Komisji Europejskiej. Zapraszamy do tego, żeby powiedzieć jasno, tu jest Polska, polskie spory, wątpliwości co do reformy sądownictwa rozwiązujemy w Polsce. Nie chcemy obcej ingerencji. Czy to jest Timmermans, czy to jest międzynarodowy spekulant Soros, czy to jest urzędnik Unii Europejskiej z polskim obywatelstwem, z polskim paszportem Donald Tusk. Bardzo dziękuję. Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, poseł niezrzeszony. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.
aktualności dnia w Radiu Maryja. Naszym gościem jest minister sprawiedliwości, pan minister Zbigniew Ziobro. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże. Witam serdecznie ojca, witam wszystkich radiowców, słuchaczy, szczęść Boże. Panie ministrze, w jakiej sytuacji znajdujemy się po wecie pana prezydenta, niespodziewanym dla państwa obozu? To prawda. Niespodziewanym, niemiłym zaskoczeniem jest dla nas weto pana prezydenta. I znajdujemy się w trudnej sytuacji, bo trzeba powiedzieć sobie uczciwie, że nie jest to sytuacja prosta. No, a że tak jest, świadczą o tym najlepiej miny i tej totalnej opozycji liderów, którzy są niezwykle usatysfakcjonowani, prawda, z weta złożonego przez prezydenta Andrzeja Dudę. Świadczą o tym radosne miny ludzi, którzy sami siebie jeszcze niedawno określali jako nadzwyczajną kastę, dziś stają się wypierać tych słów, no, ale padły na kongresie i nie mogą temu zaprzeczyć. Myślę tutaj choćby o pani prezes Gersdorf w pierwszym prezesie Sądu Najwyższego, czy takim ludziom, postaciom jak pan sędzia Żurek z Krajowej Rady Sądownictwa. No i też widzimy takie różne ciepłe słowa kierowane w takich mediach Gazeta Wyborcza pod adresem decyzji decydenta pana prezydenta. Więc krótko mówiąc, to wszystko razem pokazuje, kto się cieszył, dla kogo to była dobra decyzja. Na tej zasadzie można też wnioskować tych wszystkich, dla których nie była to dobra decyzja. Na pewno dla tych Polaków, którzy są sprawiedliwych, uczciwych sądów, to nie była dobra decyzja. Panie ministrze, to posłuchajmy w takim razie krótkiej wypowiedzi z wiecu, w którym wzięła udział pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani Gersdorf. Dziękujemy bardzo za to, że uwierzyliście nam, że nie bronimy siebie, ale naszej konstytucji i praw obywatelskich. Sędziów jest 10 tysięcy. Na pewno nie wszyscy są doskonali, ale nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności zbiorowej i wykluczeni z zawodu, dlatego że są sędziami. Sędziowie to ludzie z miast, miasteczek, wsi, bardzo ciężko pracujący i naprawdę pochylający się nad każdą sprawą. A to, że nie zawsze idzie ona tak szybko, jak byśmy chcieli, to nie jest tylko ich wina, albo w ogóle nie jest ich wina, ponieważ to politycy ustanawiają prawa, tryby, sposoby dochodzenia roszczeń. To pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani Gersdorf na wiecu pod Sądem Najwyższym. No, z tych słów wynika, panie ministrze, że walczono o wolne sądy, o konstytucję, że sędziowie nie walczyli o siebie i że są bardzo ciężko pracujący i to nie jest ich wina, że dzieje się w sądach to, co się dzieje. To jest wina pana, panie ministrze, to jest wina polityków. No cóż, można powiedzieć stara śpiewka, tylko grzeczniej i zręczniej sformułowana. Pani Gersdorf miała też wypowiedzi, w których tak biła pycha i brak elementarnej pokory, ale też takiej mądrości, nawet taktycznej, związanej z obnażaniem rzeczywistej intencji tych, którzy bronią tego, co jest, by było jak było. Pani Gersdorf w Sejmie de facto też powiedziała słowa, że nie cytuję dosłownie, bo nie pamiętam, w sensie dosłownie użytych zdań, ale sens był taki, że sądy działają w zasadzie wspaniale, tam jest sielanka, a tak naprawdę problem zaczął się 2 lata temu, kiedy wygrało Prawo i Sprawiedliwość i psuje reputację sędziom. Ja zwróciłem pani prezes Gersdorf uwagę, że po pierwsze o tych wszystkich aferach, nieprawidłowościach piszą media, które konstytucję, którą ona tak często się posługuje, którą gwarantuje wolność i prawo do pisania tego, co chcą. Media, które też jednocześnie jednokrotnie krytykują rząd, w tym i moje poczynania w zakresie działań, jakie podejmuje. I że te wszystkie afery, które się ostatnio choćby przecież ujawniły, jak kradzieże, takie pospolite przestępstwa, rzutujące jak na obraz tego środowiska, to są jednak zdarzenia, które naprawdę miały miejsce i trudno oczekiwać cenzury i ukrywania ich, a jeżeli one się tak zdarzają i to stosunkowo często jeszcze występują, prawda, po początku tych wiertarek, pendrive'ów, jakichś tam metek przeklejanych, spodni, kiełbasy czy 50 zł na stacji benzynowej, no przecież bardzo różne wydarzenia, to się pytanie, czy to
nie jest przypadkiem Wierzchołek Góry Lodowej jako problemu standardów etycznych w polskim sądownictwie. Ja uważam, że jest, że to jest ten problem i ta miara, że to, co nawarstwiło się przez całe lata i co doprowadziło do bardzo krytycznego stosunku Polaków do sądów, jest związane z funkcjonowaniem sądownictwa w ogóle. Oczywiście tam nie brakuje też ludzi rzetelnych, uczciwych, przyzwoitych, którzy z szlachetnych pobudek wykonują swój ciężki zawód. Ale niestety tam też są tacy ludzie, którzy całkowicie minęli się z powołaniem, którzy okazują ostentacyjnie swoje lekceważenie, arogancję, by nie użyć brutalniejszych słów w stosunku do ludzi, którzy trafiają do sądu, którzy są bezduszni, bezwzględni, którzy są nieprofesjonalni, którzy nie wykonują swoich zadań tak jak należy, nie zapoznają się aktami spraw, przyjdą na salę sądową, którzy sporządzają uzasadnienia długimi miesiącami, choć mają co zrobić, jak mówi termin instrukcji, 2 tygodni, a czasami latami, którzy nie ponoszą konsekwencji za rozmaite swoje zaniechanie i występki. Znam bardzo wiele takich wydarzeń, również takich, które nie były opisywane przez media. I chodzi o to, aby zmienić wizerunek sądu w ten sposób, by ustanowić mechanizmy, które w sposób szybki, stanowczy, jednoznaczny eliminują te tak zwane czarne owce, czy ludzi, którzy działają niewłaściwie. Tymczasem mechanizmy w sądownictwie, jak opisywane zresztą przez różnych krytyków, również takich, którzy nie mają z nami nic wspólnego, jest mechanizmem obrężonej twierdzy, jest mechanizmem według zasady, że kruk krukowi oka nie wykole. Przykładem jest choćby jeden z sędziów Sądu Najwyższego, kolega pani sędzi Gerdorf, przewodniczący drugiego Wydziału Cywilnego w tymże sądzie, który został nagrany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, jak pisze kasację dla jednego z klientów swojego kolegi, który następnie jego sąd, być może on nawet miał w przyszłości rozstrzygać i a w tle tej sprawy pojawia się informacja o 2-milionowej łapówce. Sprawa z kolei nie może być wyjaśniona. Dlaczego? Bo jest inne orzeczenie Sądu Najwyższego, które mówi, że nie wolno wykorzystywać takich dowodów, jeżeli sądy nie dały tak zwanej zgody następczej, a nie dały w tym wypadku. No krótko mówiąc, no pani Gerdorf, jeżeli nawet no miałaby poczucie takiej elementarnej wrażliwości na standardy etyczne, to powinna doprowadzić do tego, by ten sędzia przestał być sędzią Sądu Najwyższego. Powinien doprowadzić, by zrezygnował on z funkcji jeszcze kierowniczej w Sądzie Najwyższym. Tymczasem jej to towarzystwo zupełnie nie przeszkadza. To taki jeden z wielu przykładów, który mógłbym podać, no podwójnych standardów pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego. I tak naprawdę dowód obrony nadzwyczajnej kasty, dowód obrony nawet patologii, dowód obrony tego, co jest nie do obrony w stosunku do ludzi, którzy powinni reprezentować najwyższe standardy moralne, bo jeżeli nie będzie sędzia uczciwy, to nie możemy w ogóle liczyć na uczciwe rozpoznanie sprawy i na uczciwy i sprawiedliwy wyrok. I to, co my proponowaliśmy, właśnie było odpowiedzią na oczekiwanie społeczne. Proponowaliśmy Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym, proponowaliśmy wprowadzenie tam szlachetnych, wartościowych ludzi znanych swojej pryncypialności oraz uproszczenia procedur, które pozwoliłyby stawiać takich sędziów, którzy dopuszczają się czynów niegodnych przed tymże sądem, usuwać ich z zawodu i podnosić standardy etyczne, wywierać presję też na pozostałych przedstawicieli tego szlachetnego zawodu, by godnie i właściwie się zachowywali tak w pracy, jak i poza pracą, bo to jest istota sprawy. Niestety ta ustawa w tym względzie została również przez pana prezydenta zawetowana. Opozycja i osoby, które wokół opozycji przebywają, to są ludzie, którzy pogardliwie o panu prezydencie do tej pory mówili per Adrian, zniekształcając imię z jednego z programów satyrycznych, ale też i politycznych. Panie ministrze, co takiego się stało, że na tydzień przed decyzją, jeszcze przed ostatecznym przeprowadzeniem procedury legislacyjnej przez Sejm, pan prezydent postawił warunki. Te warunki, jak rozumiem, zostały wpisane w ustawę i pan prezydent mimo wszystko zawetował. Trudno też nie odnieść wrażenia, że ta konferencja pana prezydenta najmocniej biła w pana, bo imiennie był pan wymieniany jako prokurator generalny, że prokurator generalny nie może mieć takiej władzy, że pani Zofia Romaszewska to o tym powiedziała, że nie chce wracać do czasów PRL-u. No w zasadzie został pan określony jako taki prokurator z czasów PRL-u, który nad wszystkim miałby swoją rękę i wszędzie miałby swoje macki i wszystko byłoby upolitycznione. No cóż, to smutne. Nie chcę do tego przykłady premiera osobistej, zwłaszcza, że kiedyś był taki moment, gdy pan prezydent jeszcze nie był szerzej znaną osobą i
byłem właśnie tym wówczas ministrem sprawiedliwości, który zaprosił pana prezydenta do wielkiej polityki i chyba uczciwie i rzetelnie w stosunku do niego się zawsze odnosił. Natomiast nie chcę tego przekładać na grunt osobisty, bo on jest najmniej istotny. Chciałbym mieć nadzieję, że pan prezydent będzie odporny na rozmaite manipulacje i potrzeby swojego środowiska i podejmie mądre decyzje jednak na przyszłość, bo chciałbym jednak wierzyć, że wygra roztropność i umiar i myślenie w kategoriach odpowiedzialności za państwa, nie w kategoriach PR-owskich i chwilowych korzyści w postaci miłych programów satyrycznych albo innych wydarzeń, które tak naprawdę co do istoty rzeczy, patrząc z perspektywy też historycznej roli, jaką prezydent może odegrać, są kompletnie bez znaczenia, bo znaczenie ma to, czy przeprowadzimy razem jako dobra zmiana te zmiany właśnie, dobre zmiany, które obiecaliśmy Polakom i ufam, że tak się stanie. Nie ma wątpliwości, że są tacy, którzy potrzebują tu jakby inne scenariusze, ale oni niekoniecznie kierują się interesem Polski, a na pewno nie interesem Polski i niekoniecznie też pana prezydenta Dudy. No, czas pokaże i momentem rozstrzygającym będzie to, co przedłoży pan prezydent, jeżeli chodzi o zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o prokuratora generalnego, to mogę powiedzieć państwu, że tam nie ma roli dla prokuratora generalnego, tylko dla ministra sprawiedliwości. I jest inaczej niż to powiedział pan prezydent, bo dzisiaj w formie naszej ustrojowej i nie od dzisiaj, nie od wczoraj, ale już od lat minister sprawiedliwości ma wpływ na składy, jakie znajdują się orzekające w Sądzie Najwyższym poprzez to, że do ministra sprawiedliwości deleguje sędziów Sądu Powszechnych do Sądu Najwyższego, którzy mogą orzekać i często orzekają w różnych składach i może te delegacje cofnąć. Natomiast pomijając to, chciałbym państwu jasno to powiedzieć, że w tych przedłożeniach, jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy Prawa i Sprawiedliwości, Klubu Prawa i Sprawiedliwości, rola ministra sprawiedliwości była trzeciorzędna z punktu widzenia istoty sprawy i w każdej chwili, gdyby tylko życzenie było takie pana prezydenta, minister sprawiedliwości zostałby zastąpiony prezydentem, jakimś jego urzędnikiem w tej ustawie, albo dajmy na to, teraz mówię tak na gorąco, jakimś innym członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. To naprawdę nie jest istota zmian. Tu nie jest żaden problem dla Klubu Prawo i Sprawiedliwość, czy to jest tam minister, czy ktokolwiek inny minister sprawiedliwości, no bo to jest sprawiedliwość i był przewidziany z tego powodu, że był okres przejściowy i ktoś musiał zorganizować pracę sądu w tym czasie, prawda? Jak nie ma pierwszego prezesa, no musi być ktoś, kto zawiaduje tymi sprawami, ale kiedy pan prezydent w sposób ultimatywny właśnie po raz pierwszy zaskoczył nas żądaniem 3/5 większości do KRS-u, to wówczas też zgłosił poprawki, które myśmy w pełni zaakceptowali. Gdyby wśród tych poprawek były takie, że minister sprawiedliwości ma zostać całkowicie usunięty z jakiejkolwiek roli związanej z nowym Sądem Najwyższym, to byśmy jeszcze tego samego dnia w ramach tych poprawek wszystko to zrealizowali, to jest kilka zdań do napisania i naprawdę nie o to idzie. Tu nie chodzi o rolę ministra sprawiedliwości, tutaj są inne względy, ale jeszcze mam w sobie wiarę, że mądrość i wartości wygrają, tak? Że można się różnić taktycznie. Chciałbym wierzyć, że tu się różnimy taktycznie, że pan prezydent dostrzegł jakieś okoliczności, które sprawiły, że taktycznie inaczej należy to przeprowadzić. Uważam, że to jest błędna decyzja. Uważam, zresztą miarą, że to była błędna decyzja, jest to, co się działo pod Sejmem, bo widzieliśmy w wyniku późniejszych decyzji pana prezydenta i ta radość na twarzach określonych osób. Natomiast może pan prezydent ma jakiś plan i chce jednak być lojalny i wierny swoim zobowiązaniom wyborczym i wartościom, może chce go zrealizować przedkładające projekty. Zaczekamy. Jeśli będą to projekty uczciwe w stosunku do wyborców i realizujące nasze postulaty, to zapewniam państwa, że względy osobiste dla mnie nie mają żadnego znaczenia, że dla mnie ma znaczenie sprawa. I będę wspierał wtedy te reformy, będę wspierał pana prezydenta, i bo chcę, żebyśmy zmienili Polskę, bo my to obiecaliśmy wspólnie Polakom. I na pewno nie będę zabiegał i przypodobywał się TVN-owi, Gazecie Wyborczej, bo to jest dla mnie, no, byłoby niebezpieczne, gdyby nagle zaczęto w tych mediach nadmiernie dobrze o mnie mówić. Mam nadzieję, że pan prezydent też ma taką refleksję. Tutaj, panie ministrze, pojawia się jednak to pytanie, czy dochodziło do jakichś konsultacji, do spotkań, czy pan prezydent zaprosił pana ministra, czy pan minister poprosił o spotkanie wcześniej, czy na innych szczeblach gdzieś takie konsultacje odbywały się między dwoma osiągami.
ośrodkami, to znaczy mam na myśli ośrodek rządowy czy parlamentarny związany ze Zjednoczoną Prawicą, a ośrodek pana prezydenta, bo przecież szliście do wyborów z tym samym hasłem zdecydowanej, głębokiej reformy sądownictwa. Co takiego się działo, że ten ostatni tydzień nagle niespodziewane ultimatum pana prezydenta, spełnione, jak rozumiem, w zapisach ustawowych, a później dwa weta w ciągu tygodnia? Proszę ojca, ja o szczegółach wolałbym jeszcze nie mówić, bo chodzi tu o sprawę. Co są ważniejsze jeszcze to, co jest przed nami. I wolałbym być wstrzemięźliwy w komentarzach. Mam nadzieję, że jeszcze jest wiele przed nami dobrych spraw, dobrych decyzji. W tej sprawie nie mam sobie nic do zarzucenia. Mogę powiedzieć, że w zakresie projektów, które były sygnowane przeze mnie jako ministra sprawiedliwości, dochowałem się wszelkiej staranności, aby pan prezydent był dobrze zorientowany. Były też projekty poselskie, one były też prowadzone jakieś pewnie rozmowy, no ale nie jestem też upoważniony, bo o tych szczegółach mówić. Mogę tylko powiedzieć tyle, że liczę na dobry scenariusz dla Polski. I dobrym scenariuszem będzie to, że względy osobiste kogokolwiek w tej sprawie nie będą brały górę, że nie uda się ośrodkom, które grają na niskich emocjach, które odwołują się do takich małostkowych argumentów, czasami do sprowadzających się do kwestii ego takiej lub innej osoby, do kwestii mniemania czy obrazu w mediach takiego lub innego polityka, że to się do tego nie sprowadzi, bo tu nie chodzi o kwestię o obrazków, tu nie chodzi o kwestię tego, co gdzieś tam ktoś powie. Tutaj chodzi o Polskę i mam nadzieję, że nie uda się temu mainstreamowi nas rozegrać. Mamy wielkie sprawy do załatwienia dla Polski i dla Polaków, jesteśmy za to odpowiedzialni. Mam nadzieję, że mądrość zwycięży. Pan minister zapewne słyszał dzisiejsze słowa na antenie TVN24 rzecznika prasowego pana prezydenta, pana Krzysztofa Łapińskiego, który mówi: mam nadzieję, że politycy Solidarnej Polski nie będą ponownie rozbijać Zjednoczonej Prawicy, i zastanawiał się, jak to jest, że 70% społeczeństwa popierało reformę sądownictwa, a po przeprowadzonej legislacji 50% według pana Krzysztofa Łapińskiego opowiada się za wetem reformy sądownictwa. Zaczynając może od tej drugiej sprawy, to trzeba pamiętać o tym, że polityka wymaga odwagi. I działamy w realiach nierównej walki, dlatego że przeciwnik ma miażdżącą przewagę w środku masowego komunikowania. Jeśli popatrzylibyśmy na te portale i tak dalej, to wszystko, co się działo w tych głównych mediach i ten stan alarmu, jaki był ogłaszany, no to przecież część Polaków, jestem przekonany, która przychodziła na te protesty, nie do końca zdawała sobie sprawę jakby szczegółów, o co chodzi, tylko raczej ulegała pewnej też atmosferze. I to jest przyczyną tych różnych nastrojów, które się tworzą. Jakkolwiek co do wiarygodności tych badań też powinniśmy mieć pewne zastrzeżenia i właściwy dystans. My powinniśmy wiedzieć, co chcemy dobrego zrobić. My powinniśmy pamiętać, co mówiliśmy, i my powinniśmy być wierni danemu słowu i zrealizować je w najlepszej wierze dla Polski, dla Polaków, by Polska była silnym, bezpiecznym, uczciwym krajem. Nie da się tego zrobić bez zasadniczej, fundamentalnej reformy sądownictwa. Natomiast do tych słów pana Łapińskiego, jeśli chodzi o Solidarną Polskę, to ja staram się pamiętać pana prezydenta jako człowieka skromnego. I myślę, że te zachowanie pana rzecznika, które skromnością nie razi, a raczej wskazuje na pewną taką arogancję i elementy pychy, nie działa dobrze dla wizerunku pana prezydenta. To jest taka moja osobista już refleksja. A i skoro ten wizerunek w różnych decyzjach nie jest bez znaczenia, to myślę, że też to jest temat do zastanowienia, ale to już nie moja rola, co do tego, kto będzie albo nie będzie, albo jak się będzie zachowywał jako rzecznik prasowy, bo to nie mój urząd. No i taka refleksja jest ważna. Wiernym trzeba być wartością, wiernym trzeba być Polsce. I my wierni jesteśmy rolą Zjednoczonej Prawicy dziś tym wartościom i mam nadzieję, że wiernym tym wartościom będzie też pan prezydent. Naprawdę mam taką nadzieję. Znam pana prezydenta trochę i czasami były nieznane napięcia, bo to ludzkie jest i normalne, że
sprawach, ale generalnie ufam, że zachowa się mężnie, dzielnie i podejmie rozsądne decyzje. Nie wiem jako faktu, bo muszę mówić prawdę, że oceniam te decyzje jako nietrafne, ale oby pan prezydent się zmienił i to, co się stało, poprowadził teraz w tym kierunku. Czekamy na jego przedłożenia. A czy państwo jako Ministerstwo Sprawiedliwości, jako obóz Zjednoczonej Prawicy włączą się w przygotowania tych ustaw, czy też będą czekać na przedłożenie przez pana prezydenta tych ustaw po konsultacjach, które pan prezydent będzie prowadził? Wiemy już, że liderzy Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i PSL-u chcą przedstawić swoje ustawy i dadzą je również, przynajmniej tak zapowiadają panu prezydentowi, mówią o tym, że te zmiany muszą odczuć obywatele, przewlekłość postępowania, lepsze doręczenie pism procesowych, informatyzacja, nagrywanie rozpraw. Polacy mają odczuć wyraźną poprawę w wymiarze sprawiedliwości. To mówi pana poprzednik, były minister sprawiedliwości Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska miała 8 lat na dokonanie zasadniczej reformy wymiaru sprawiedliwości, jak to wyglądało, wszyscy widzieliśmy, jak wyglądała wrażliwość Platformy Obywatelskiej na sprawy zwykłych Polaków. No, widać choćby po wydarzeniach związanych z nieruchomościami warszawskimi przejmowanymi i rozkradanymi przez cwaniaków i oszustów, których bezwzględnie brutalnie byli wyrzucani zwykli ludzie, często starsi, schorowani na bruk, by cwaniacy mogli zarabiać potokiem. Działo się to wszystko urzędu pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, ale też potokiem kancelarii premiera, który zasiadał na przykład Donald Tuska, później pani Ewa Kopacz, i potokiem też Urzędu Ministra Sprawiedliwości, w którym też w centrum Warszawy zasiadał pan przez pewien czas pan Budka. Więc ja mam podstawy po czynach ich poznać, a nie po słowach oceniać ich czyny przez pryzmat tego, co było, i nie mam powodu do nadziei, że to, co będzie wynikać z ich obietnic i pustych słów i prezesów, to będzie cokolwiek lepszego niż to, co było. Oni raczej chcą, żeby było tak, jak było. Oni chcieliby po prostu tutaj tylko i wyłącznie zrobić takie zamieszanie i zamącić, ale my robimy swoje, konsekwentnie zmieniamy polski wymiar sprawiedliwości, i etapem tej zmiany, bardzo ważnym etapem, kluczowym, fundamentalnym etapem, jest reforma Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Dlaczego? Dlatego, że to są kluczowe organa dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jest takie powiedzenie, że ryba psuje się od głowy, i tą głową polskiego sądownictwa jest Sąd Najwyższy. I musimy oczyścić Sąd Najwyższy i wprowadzić tam wysokie standardy uczciwości, sprawnego działania, by można było też to samo robić na wszystkich innych poziomach sądownictwa. Musimy oczyścić Krajową Radę Sądownictwa, prowadzić tam demokratyczną legitymację, jeżeli chodzi o wybór sędziów, bo w tej chwili działają tam korporacyjne kliki, które sami sędziowie nazywają, cytuję, spółdzielnią sędziowską, czyli krótko mówiąc, no niejasne układy związane, a Krajowa Rada Sądownictwa, chciałbym dodać, bo to jest taki organ często niedoceniany, mało znany, ma kluczowe znaczenie w zakresie tego, co dzieje się w sądownictwie, bo to tam właśnie, a nie w Ministerstwie Sprawiedliwości, zapadają decyzje, kto będzie sędzią ostatecznie, to tam zapadają decyzje, kto będzie awansował, to tam zapadają decyzje, a nie w Ministerstwie Sprawiedliwości, kto, wobec kogo będzie wszczęte postępowanie dyscyplinarne, kto będzie wydalony w konsekwencji takich postępowań dyscyplinarnych zawodu. Więc to jest niezwykle ważny organ w wielu aspektach i jego zmiana, jak i zmiana Sądu Najwyższego, jest niezbędna do tego, aby przeprowadzić rzeczywistą zmianę wymiaru sprawiedliwości sądownictwa. Bez takich fundamentalnych, zasadniczych zmian